Porzucenie faktów oznacza porzucenie wolności. Jeżeli nic nie jest prawdą, wówczas nikt nie może krytykować władzy, gdyż nie ma do tego żadnych podstaw. Jeżeli nic nie jest prawdą, to wszystko jest spektaklem, w którym najjaśniejszy blask reflektorów można kupić za największą sumę pieniędzy. Czytam dla Was 20 lekcji z XX wieku, dziś lekcja 10. Wierz w prawdę. Poddajemy się tyranii, kiedy wyrzekamy się różnicy między tym, co chcemy usłyszeć, a tym, co rzeczywiście jest prawdziwe. To wyrzeczenie się rzeczywistości może wydawać się naturalne i przyjemne, ale jego wynikiem jest nasz upadek jako jednostek, a tym samym upadek każdego systemu politycznego, który opiera się na indywidualizmie. Obserwatorzy totalitaryzmu, tacy jak Viktor Klemperer, dostrzegli, że prawdę zabijają cztery zjawiska. Obecnie obserwujemy je wszystkie. Pierwszym zjawiskiem jest otwarta wrogość wobec sprawdzalnej rzeczywistości, która przejawia się przedstawieniem wymysłów i kłamstw tak, jak gdyby były one faktami. Prezydent USA robi to bardzo chętnie i często. Podjęta podczas kampanii w 2016 roku próba weryfikacji jego wypowiedzi dała następujący wynik. 78% stwierdzeń odnoszących się do faktów było fałszywych. Odsetek ten jest tak wysoki, że wypowiedzi zgodne z prawdą wydają się niezamierzonymi potknięciami na drodze do całkowitej fikcji. Lekceważenie świata takiego, jakim jest, daje podwaliny do budowy fikcyjnego kontrświata. Drugim zjawiskiem są szamańskie zaklęcia. Jak zauważył Klemperer, styl faszystowski opiera się na niekończących się powtórzeniach, mających na celu uczynienie wiarygodnym tego, co fikcyjne i pożądanym tego, co zbrodnicze. Ciągle uciekanie się do przezwisk, takich jak Ted Łgasz czy aferzystka Hillary, stanowi wyparcie faktu, że pewne cechy charakteru można by trafniej przypisać samemu prezydentowi. Mimo to prostacki zabieg nieustannego powtarzania ich na Twitterze pozwolił mu zamienić osoby w stereotypy, które ludzie później powielali, mówiąc o nich. Nieustanne skandowanie zbuduj mur i zamknąć ją podczas wieców nie odnosiło się do żadnych skonkretyzowanych planów prezydenta, ale to właśnie ten brak realizmu sprzyjał nawiązaniu kontaktu między nim a słuchaczami. Kolejnym zjawiskiem jest myślenie magiczne, czyli otwarta akceptacja sprzeczności. W kampanii prezydenckiej obiecano obniżki podatków dla wszystkich, eliminację zadłużenia publicznego oraz zwiększenie wydatków zarówno na politykę społeczną, jak i obronę narodową. Te obietnice są ze sobą sprzeczne. To tak, jak gdyby rolnik powiedział, że zabiera jajko z kurnika, gotuje je na twardo i podaje żonie. Jednocześnie gotuje je w koszulce i daje dzieciom, po czym zwraca kurze nienaruszone jajko i patrzy, jak wykluwa się z niego kurczę. Akceptacja tak radykalnego fałszu wymaga całkowitego odrzucenia rozumu. Klemperer opisuje, jak w 1933 roku przez myślenie magiczne tracił przyjaciół w Niemczech. Jego słowa brzmią dziś niepokojąco aktualnie. Jedna z jego byłych studentek błagała go: musi się pan oddać temu uczuciu i ciągle powinien pan sobie uświadamiać wielkość Führera, a nie kłopoty, na jakie pan sam jest chwilowo narażony. 12 lat później, gdy dokonały się już wszystkie zbrodnie i kończyła się wojna, którą Niemcy jednoznacznie przegrały, żołnierz z amputowaną kończyną powiedział Klemperrowi: on jeszcze nigdy nie skłamał. W Hitlera wierzę. Ostatnim zjawiskiem jest wiara pokładana w niewłaściwej osobie. Przykładem są stwierdzenia prezydenta USA, w których kreuje się on na rodzaj bóstwa. Tylko ja mogę to rozwiązać, czy jestem waszym głosem? Gdy wiara zstępuje w ten sposób z nieba na ziemię, nie ma już miejsca na małe prawdy płynące z indywidualnego osądu i doświadczenia. Klemperera przerażało to, że ta zmiana wydawała się trwała. Gdy prawda zaczęła się opierać na proroctwach, a nie na faktach, dowody stały się nieistotne. Pod koniec wojny pewien robotnik powiedział mu: rozumienie nie ma tu nic do rzeczy, trzeba wierzyć. Ja wierzę w Führera. Obecnie jesteśmy bardzo przejęci zjawiskiem, które nazywamy postprawdą. Zazwyczaj sądzimy przy tym, że pogarda dla faktów życia codziennego i konstruowanie alternatywnych światów jest czymś nowym lub objawem postmodernizmu. George Orwell uchwycił jednak właściwie wszystkie cechy tego zjawiska 70 lat temu, gdy ukuł termin dwójmyślenie.
Postprawda przywraca w każdym szczególe faszystowskie podejście do prawdy i dlatego nic, co obserwujemy w dzisiejszym świecie, nie zdziwiłoby na przykład Klemperera. Faszyści gardzili skromnymi prawdami codziennej egzystencji, uwielbiali za to przypominające nową religię slogany, a nad historię czy dziennikarstwo przedkładali mity. Wykorzystywali nowe media, w tamtym czasie było to radio, aby werbel propagandy mógł rozbudzić emocje, zanim ludzie zdążą sprawdzić fakty. Teraz, podobnie jak wtedy, wielu osób myli wiarę w kompletnie nie nadającego się do swej roli przywódcę z prawdą o świecie, w którym wszyscy żyjemy. Postprawda jest przed faszyzmem.